Witam wszystkich bardzo serdecznie w sobotę 28 sierpnia. Witam i pozdrawiam słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w 11 rozdziale Księgi proroka Ezechiela. Dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Drugie hasło zapisane jest w 2 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz powoła. Starotestamentowe przepowiednie, starotestamentowe proroctwa, obietnice są odczytywane, są rozumiane przez nas chrześcijan w ścisłym związku z ich spełnieniem w Nowym Testamencie. Tak jest i z tą przepowiednią spełnienia Bożej obietnicy zapisanej w księdze proroka Ezechiela. Spełniła się ona w dniu zesłania Ducha Świętego na apostołów i innych wyznawców Chrystusa Pana. To wtedy nadszedł czas, a właściwie należałoby powiedzieć, że to wtedy zaczął się czas, kiedy Bóg dał i daje nowe serce i nowego ducha każdemu człowiekowi. Przedtem było tak, że Bóg zsyłał swego ducha tylko na ludzi, szczególnie przez siebie wybranych, patriarchów, proroków, wodzów narodu wybranego. Czasem na wybrane grupy osób. To dzięki Duchowi Bożemu dane im było poznać objawioną Bożą prawdę. Dzięki Duchowi Bożemu byli w stanie świadczyć o Bogu ludowi wybranemu, przekazywać Boże Słowo następnym pokoleniom, wskazywać Bożą drogę. Zesłanie Ducha Świętego stanowi moment przełomowy. Duch Boży wylany zostaje nie tylko na pojedyncze, wybrane osoby, ale na dziesiątki, setki, tysiące, na miliony osób. Jest tak, bo spełniła się i nadal spełnia się Boża zapowiedź. Dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Nie chodzi więc o jednorazowe wylanie, zesłanie Ducha Świętego, o jednorazowy akt, ale o stałe działanie Ducha Świętego, który ciągle każdego dnia wypełnia ludzkie serca, budzi w nich i utrzymuje wiarę w Boga i prowadzi ludzi Bożą drogą. Dlatego życzę wszystkim pełni Ducha Świętego, pełni Ducha Bożego, aby ten Duch wypełniał nasze życie każdego dnia. Dzisiaj jako kapelan sił powietrznych szczególnie łączę się z grupą ludzi związanych z lotnictwem polskim, bo dzisiaj 28 sierpnia obchodzimy święto lotnictwa polskiego. Dlatego wszystkim pilotom, wszystkim nawigatorom, wszystkim technikom pokładowym, całemu personelowi naziemnemu, wszystkim ludziom związanym z lotnictwem życzę wiele łask Bożych. Życzę pełni Ducha Świętego, aby ten Duch wypełniał wasze życie każdego dnia. Chciałbym również przytoczyć słowa patriarchy Atenagorasa I. Gdy brak Ducha Świętego, wówczas Bóg jest daleki, Chrystus staje się przeszłością, Ewangelię postrzega się jako martwą literę, Kościół traktuje się jak zwykłe stowarzyszenie, autorytet widzi się jako formę władzy, misję interpretuje się jak propagandę, liturgię jak wywoływanie duchów, a życiu chrześcijańskiemu przykleja się łatkę moralności niewolnika. Niechaj zatem wszystkim nam towarzyszy Duch Boży. Niechaj wypełnia nasze życie, nasze serca każdego dnia.